Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w pierwszym odcinku Spring Diaries. Kończymy zimę, zaczynamy wiosnę. Wiem, że do kalendarzowej jeszcze chwila, ale już rok temu właśnie tak zrobiłam, że w marcu zaczęliśmy odliczanie do wiosny. Już staraliśmy się, wiecie, zmieniać to nastawienie, przygotowywać się na wiosnę, żeby jak ona przyjdzie, to już tak móc z niej w pełni korzystać. Także witam was serdecznie na kanale, wy to oglądacie, wydaje mi się, że w sobotę albo we wtorek, nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy ten vlog pójdzie. Na pewno zobaczycie wcześniej Monthly Reset, więc jak już wiecie, wyzwanie porządkowe trwa na Instagramie, także zachęcam was, żeby w nim wziąć udział, bo wtedy na święta wielkanocne, na koniec marca, będziecie mieć po prostu czysto w domu i nie będziecie na ostatnią chwilę wszystkiego sprzątać, a tak zrobimy sobie w tym miesiącu to po prostu krok po kroku. Nie wiem, ile filmów w tym miesiącu będzie się pojawiało, natomiast wiem, że wyzwanie na Instagramie będzie i ono trwa u mnie 28 dni, tak żeby już na święta móc sobie, wiecie, zacząć zwalniać, nie musieć gdzieś tam ciągle latać i sprzątać, tylko zrobić najwyżej takie odświeżenie, wiecie, w mieszkaniu czy w domu, czyli po prostu zetrzeć kurze, odkurzyć w mieszkaniu i przetrzeć jakieś tam blaty, podkładać rzeczy na miejsce, ale nie już jakieś, wiecie, mycie okien, pranie zasłon, to zrobimy sobie wcześniej. Także witam was serdecznie w marcu, więc tak, make-up zrobiony, piję kawę. Za chwilę zrobimy sobie open box, dlatego że przyszła wielka paczka z Zooplusa. Chciałabym też dzisiaj złożyć zamówienie na stronie Neonail i prawdopodobnie na stronie Indigo z rzeczami do paznokci, do hybryd. No teraz weekend minął, 2 tygodnie, jak je robiłam, więc teoretycznie mogłabym jeszcze przyciągnąć i zrobić je, jak minął 3 tygodnie, ale mam ochotę tak sobie, wiecie, usiąść w weekend, włączyć coś, czy nawet, nie wiem, posłuchać jakiegoś audiobooka i po prostu zrobić hybrydy. I bardzo mi się podoba, jak wyglądają te bazy, że wiecie, nie lakier hybrydowy, tylko po prostu baza w kolorze. Pięknie to naprawdę się prezentuje, tak naturalnie. Chciałabym też zrobić takie porządki w tych hybrydach, bo mówiłam wam, że chcę zamówić sobie taki kuferek, taki organizer, gdzie wszystko powkładam, ale najpierw to trzeba posprawdzać, które lakiery są już stare, a takich jest sporo. Kilka dni się do was nie odzywałam i już mam wrażenie, że tyle jest do powiedzenia. No i dzisiaj albo jutro już się wezmę za nagrywanie, przygotowywanie dla was tych treści sprzątaniowych na Instagram, żebym też miała wcześniej, wiecie, to zrobione, a nie tak w dzień publikacji robić i nagrywać i jeszcze wstawiać, więc na pewno będę chciała to robić troszeczkę z wyprzedzeniem, żebyście mieli to regularnie, codziennie właśnie na Instagramie. I tak, i zapraszam was na kolejny dzień ze mną, także zróbcie sobie kawę, herbatę i życzę wam miłego oglądania. Jak widzicie, przyszła spora paczka, tutaj jeszcze jedna taka mniejsza, ale nie wiem czemu Zooplus tak to pakuje, no nie wiem, czy to powinno tak wyglądać, moim zdaniem nie, no jest to strasznie słabo zabezpieczone, nie wiem z czego wynika to, że ta paczka jest tak rozerwana. Ewidentnie moim zdaniem powinni popracować nad paczkami, bo szczerze wam powiem, że w ostatniej, jak zamawiałam, też było coś popękane. No a zobaczymy, jak te rzeczy w środku, także no wygląda to jak wygląda. Młoda już się tutaj interesuje. Ale tak, no widzicie, tu wszędzie w ogóle pootwierane, tutaj w ogóle można sobie zajrzeć i wyjąć wszystko. Widzę, że już chyba nawet coś tam powypadało, także zróbmy open boxa. To podoba ci się paczuszka? No dobra, to otwieramy. Dobra, już widzę, że tutaj powypadało bardzo dużo rzeczy. Między innymi porozrywane puszki. Ale tak, zacznijmy może od takiej największej rzeczy tutaj, a jest to kosz na odpady. Pisaliście mi, no już jakiś czas temu, że nie można wrzucać tego żwirku jednak do toalety. I jakby od razu się do tego zastosowałam i po prostu wyrzucaliśmy normalnie do śmieci. I tak zaczęłam się rozglądać, że właśnie warto by było kupić jakiś koszyk i polecało wiele osób ten. No i też opinie różne czytałam, że to się dobrze sprawdza. Tu po prostu wsypujecie i on jakby eliminuje te brzydkie zapachy. Są do tego takie specjalne worki. Także będziemy mieć taki koszyk na odpad, ale coś, wiecie, musi być. A tak to, wiecie, w jeden worek to się będzie zbierało i co jakiś czas można wyrzucić. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy... Ej, zostaw mi statyw! Jak już mówimy o żwirku, no to świetnie nam się sprawdza ten żwirek, czyli Cat's Best wersja original. Bardzo dobrze pochłania zapachy, naprawdę w tym się sprawdza.
Trochę się rozsypuje, wiadomo, mamy tą wycieraczkę przed kuwetą, ale zawsze woda coś tam na łapkach żwirku wyniesie. Dalej mamy takie pasty na kłaki z Trixie i to jest takie właśnie zapobiegawcze, żeby te kłaki, młoda teraz walczy z innym małym pudełkiem, żeby takie kłaki właśnie się nie gromadziły i my nie mieliśmy jeszcze ani razu z tym problemu, nie wymiotowała nam. Tutaj wzięłam dwa opakowania, bo było taniej, każde ma 100 gramów i po prostu wiecie, troszeczkę je wyciskam na talerzyk co kilka dni, ona to zjada z przyjemnością i nie ma problemu z kłaczkami. Z Trixie zamówiłam jeszcze takie pokrywki na puszki. No i dalej, pokazałabym wam, jak to wygląda. No szczerze, dla mnie dramat, wszystko porozwalane. Jakoś tak wiecie, ta paczka jest wielka, a w środku było bardzo dużo luzu, bo był żwirek, było to duże, ale myślę, że dałoby radę w mniejszy karton, więc wszystko po prostu tutaj latało i powypadało. No ale dobrze, mamy dla młodej karmy z Maxa. Wybraliśmy karmę właśnie Max, bo miała najlepsze opinie. Jest tutaj naprawdę dobry skład i młoda naprawdę lubi i wcina. Gdzie wcześniej, jak tam miała zmienianą karmę, to nie wszystko jej smakowało. A co ty mi już tu zabierasz? Nowe piórka zamówiłam, bo już tamte, słuchajcie, poobrywałam. Za chwilę dostaniesz. Więc tak, ona najbardziej lubi dwa smaki. Jest to kaczka, indyk i kurczak. Naprawdę bardzo lubi ten smak i wcina. I bardzo lubi też łosoś i kurczak, ale zamówiłam też, tutaj jest taka określana, że dla kociaków i tutaj jest cielęcina i serca kurczęce, więc tego jeszcze nie jadła, zobaczymy czy jej posmakuje, natomiast ona uwielbia tego tuńczyka z Kosmy, to jest oczywiście karma uzupełniająca, nie pełnoporcjowa, pełnoporcjowa to jest właśnie Max. Natomiast ona uwielbia mieć połączoną karmę pełnoporcjową z tym tuńczykiem, więc ja po prostu tak to dzielę, że na koniec dnia ma odpowiednią ilość, wiecie, tej karmy pełnoporcjowej, a ta jest dodatkiem do każdego posiłku, więc dostaje po prostu miksa. No i tutaj są właśnie trzy takie opakowania po 6 i każda puszeczka ma 170 gramów, więc na trochę nam starcza. No i tutaj udało mi się wszystko powkładać z powrotem, ale te opakowania są niestety porozwalane, ale tak, jak czuję tylko tego tuńczyka, to naprawdę chcę jeść posiłek, a jak jest tylko karma pełnoporcjowa, to oczywiście zje, ale już z mniejszym apetytem bym powiedziała, chociaż i tak te karmy jej bardzo smakują. No i wzięłam jej jeszcze na przekąskę liquid snack i to jest akurat salmon. No i wzięłam jej jeszcze właśnie nowe piórka, bo tamte już powyrywała. Więc tak, słuchajcie, nie ma w sumie tego aż tak dużo. Natomiast tak, puszeczki, żwirek, ten śmietniczek, jak się sprawdzi, zobaczymy. No także mówiłam, że duża, w sumie nie takie duże zamówienie, ale duża paczka. Ale tak, ma już zapas swojej karmy, więc teraz zostawiam jej pudło do zabawy. Ja muszę na chwilę usiąść do kompa, trochę pomontować. No i później chciałabym też wyskoczyć do sklepu. Powiem wam, że pogoda jest naprawdę okropna. I ja tutaj, wiecie, zaczynam serię Spring Diaries, już przywoływanie wiosny, a za oknem jest szaro, buro i ponuro, dosłownie. Wczoraj i przedwczoraj padało, jakby był, nie wiem, październik, ale podobno w weekend ma być ładna pogoda, więc myślę, że to jakoś wykorzystamy, jakiś spacer, bo naprawdę już tak tego słońca brakuje. I to tak naprawdę, ja odczuwam to bardzo. Suplementuję witaminę D, ale to nie zmienia faktu, że odczuwam to, że już bardzo długo nie mieliśmy słońca i po prostu czekam na to, jak już słońce to będzie normalne. Że wiecie, po prostu jest wiosna, lato, chociaż ja nie lubię takich mocnych upałów, no to jednak tego słońca brakuje, więc mam nadzieję, że jak najszybciej przyjdzie do nas już taka słoneczna wiosna i będzie słoneczko. A propos słoneczka, to w ogóle ostatnio zarezerwowaliśmy z Kubą, znaczy zarezerwowaliśmy, kupiliśmy po prostu bilety lotnicze na nasze wakacje, tak naprawdę na jeden z wyjazdów, dlatego że my na początku roku, dosłownie chyba 2 stycznia usiedliśmy i przeanalizowaliśmy wszystko. Kuba już sobie nawet tam wstępnie zarezerwował urlopy, więc terminy i kierunki mieliśmy wstępnie obgadane, ale do tej pory jeszcze nie kupiliśmy, wiecie, żadnych lotów ani nic. No i w końcu stwierdziliśmy, że czas się za to zabrać. Tak naprawdę Kuba przyszedł z pracy i mówi, dobra, siadamy, kupujemy. Więc pierwsze bilety kupione. Jeszcze do wyjazdu trochę czasu, ale to będzie właśnie wyjazd w kierunku słońca i taki bardziej dla nas wypoczynkowy. Plażowanie, odpoczywanie bez jakiegoś większego i napiętego grafiku.
Oczywiście coś tam na miejscu zobaczymy, natomiast mamy z tyłu głowy, że to jest ten wyjazd wypoczynkowy. Nie jest to trip na odhaczenie wszystkich rzeczy na liście, tylko jedziemy tam na plażowanie, na odpoczynek, więc fajnie, że mamy to już zaplanowane. Musimy jeszcze sobie zarezerwować nocleg. Ja to lubię zrobić tak w miarę na bieżąco. No wiecie, kiedy jeszcze jest w czym wybierać, im później coś się rezerwuje, tym zostaje mniej opcji i droższe, więc myślę, że najpóźniej do końca tygodnia sobie już zarezerwujemy też hotel. I tak, ja słuchajcie, idę teraz te wszystkie rzeczy poodkładać. No dobra, sprawdźmy te bilety, zobaczymy po ile będą i wtedy wiecie, można zdecydować, czy kupować, czy nie. U mnie się pokazuje 5000 osób przede mną, a u Kuby 16000, a dołączył pewnie, wiecie, nie wiem, kilka sekund później, więc czekam, zobaczymy, jest 10:02. No i mam nadzieję, że w miarę sprawnie to pójdzie, więc nie wiem, może ludzie odświeżają, ja wolę nie odświeżać. Wiadomo, bilety chciałabym kupić, ale też nie jestem za tym, żeby wiecie, płacić w tysiącach za bilet na koncert. Zwłaszcza, że to się wiąże jeszcze z pociągiem Pendolino, no bo nie chcę jechać, wiecie, cały dzień do Krakowa, albo z samochodem, no i noclegiem oczywiście, więc zobaczymy. Więc czekam. Dzień dobry kochani, kolejnego dnia, jak widzieliście, byłam w Super Farm i kupiłam sobie produkty marki Veolia. Ja już wszystkich tych produktów kiedyś używałam i naprawdę chciałam do nich wrócić już od jakiegoś czasu. No i miałam zamówić sobie na stronie, ale patrzę w Super Farm, że jest promocja, a jak patrzyłam na stronie, no to na przykład ten krem na dzień był za 99 zł, a tutaj za 79, więc 20 zł w kieszeni. Krem pod oczy na stronie był za 109, a tutaj za 95. Krem na noc z kolei na stronie kosztuje 109 zł, a tutaj w Super Farmie był za 83, więc naprawdę fajne zniżki, więc za te trzy produkty zapłaciłam 259 zł. Już od jakiegoś czasu chciałam wrócić do kosmetyków Veolia, naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzały. Moja siostra też je bardzo lubi i ja właśnie pamiętam, że odkryłam je jakoś w okolicach tego 2019, jak jeszcze nie były takie popularne. Teraz mam wrażenie, że jest taki boom na Veolia, a ja z kolei akurat miałam taki moment, kiedy ich nie używałam, no ale teraz wracam, więc zakupy zrobione i Wam też serdecznie polecam. Bardzo treściwe kremy, zwłaszcza ten na noc. Mają rewelacyjne zapachy, krem pod oczy jest świetny i myślę, że najpierw otworzę ten krem pod oczy, a nie ten, który zawsze używam, czyli kawę proszę, bo mam kupiony ten mój kawę proszę, ale chyba tamten sobie zostawię na później, bo go zawsze używam, a wrócę do tego. Dajcie znać w ogóle, czy mieliście coś z marki Veolia Botanica, jak Wam się sprawdzało, no i co polecacie najbardziej. Oprócz tego przyszła do mnie jeszcze książka, kolejna książka od wydawnictwa Media Rodzina, All In, czyli Serce ze Szkła, tom pierwszy. I w ogóle jaka fajna okładka, taka naprawdę śliska. Nie tylko, że jest błyszcząca, ale taka fajnie śliska. I czytałam już, o czym ta książka jest, bardzo mnie zainteresowało, więc myślę, że jutro i przez weekend będę sobie czytać, zwłaszcza, że nie zaczęłam ostatnio żadnej nowej książki, także coś do poczytania na weekend jest, a ja mam tą książkę przedpremierowo, bo premiera dopiero będzie, także na pewno dam Wam znać, jak mi się podobało. Dobrze, witam się z Wami dzisiaj tak przed kamerą i pomyślałam, że wspomnę o tych biletach, bo wczoraj się nie udało kupić. Jak widzicie, falujące zasłony, to Molly po prostu pod kanapą szaleje. Dopuściło mnie bardzo szybko do wyboru biletów, ale jak wybierałam trybuny, wszystkie opcje cenowe bez VIP, to pokazywało mi informację, że nie ma miejsc obok siebie, a później to już w ogóle system wywalał jakiś błąd, więc niestety nie udało się kupić ani mi, ani Kubie, bo też był przy komputerze, ale mówię sobie, dobra, to jest pierwszy termin przed sprzedaży jakby, więc spróbuję jeszcze raz. No i właśnie udało się kupić dzisiaj. I w sumie ja próbowałam kupić na piątek, Kuba tym razem próbował na sobotę. Stwierdziliśmy, że spróbujemy po prostu, wiecie, tak się podłączyć na dwa różne dni. I wylosowało mi bilety i kupię bilety, ale on miał jednak lepsze miejsca. Mi wylosowało takie średnie i też później próbowałam jeszcze raz spróbować, ale Kuba już kupił, więc Kubie się udało. Mamy
bilety na sobotę, czyli na ten drugi koncert. No bo właśnie w międzyczasie jeszcze dołożyli ten drugi termin i nam się udało kupić za 575 bilety. I powiem wam, że to są droższe bilety niż na Eda Sheerana i na Taylor. Mi się udało kupić na Eda za 429 zł za sztukę bilety, a na Taylor mamy za 449 za sztukę, a tutaj 575, więc zdecydowanie drożej. Natomiast no wiadomo, to też zależy od miejsca. Ja powiedziałam sobie, że tak właśnie jeszcze w tych okolicach mogę zapłacić, gdzieś tam powyżej to już dla mnie, wiadomo, za jakiś koncert zapłacicie więcej, za jakiś mniej. Ja za Taylor dałabym więcej, natomiast tutaj lubię Justina bardzo i chcę jechać na koncert, ale powiedziałam sobie, że jeśli mi wylosuje jakieś kosmiczne bilety, to ich nie biorę. Więc tak, mamy bilety, z czego bardzo się cieszę i będzie koncertowo właśnie lipiec, Taylor na początku sierpnia, także jestem naprawdę zadowolona, bo powiem wam szczerze, że Justin tutaj w Gdańsku był, to było w sierpniu 2014 roku i wystąpił tutaj w Gdańsku i ja tego dnia też byłam w Gdańsku, chociaż przecież jeszcze tutaj nie mieszkałam, byłam po prostu u siostry i nie wiem czemu, jakoś po prostu nie kupiłam biletów wcześniej na koncert i pamiętam, że tego żałowałam, że nie byłam na tym koncercie, że wiecie, był w Gdańsku, mogę właśnie przyjechać do siostry i byłam i nie poszłam na koncert. Hejo! Więc teraz stwierdziłam, że skoro Justin przyjeżdża, to idę, bo następnym razem może będzie, wiecie, za kolejne 10 lat, więc jeśli chcecie iść, to próbujcie dorwać gdzieś bilet, może będzie można jeszcze kupić. Także bardzo się cieszę, że mamy te bilety, że mamy zarezerwowany nocleg i już się tym nie musimy martwić. Jeśli jedziecie na ten koncert czy inny, to kupujcie sobie od razu, rezerwujcie noclegi tam, nie wiem, na Bookingu z możliwością odwołania, gdyby coś tam odwołali koncert, bo naprawdę podnoszą ceny tych noclegów, jak wiedzą, że w mieście jest jakiś duży koncert, więc warto to zrobić wcześniej, zanim wszystko, wiecie, zniknie, no bo jednak dużo osób będzie dojeżdżało w Polsce na te koncerty i będzie potrzebowało noclegu, więc to jest taka moja wskazówka, żeby nie zostawiać tego na później, bo no później będzie drożej, będzie mniejszy wybór tych noclegów, bo już będzie porezerwowane, więc my to zrobiliśmy przed kupowaniem biletów, no bo i tak chcieliśmy do tego Krakowa pojechać, więc mamy nocleg, mamy bilety, jeszcze później kupimy sobie na Pendolino, bo wiem, że jak się kupuje wcześniej, to są te bilety trochę tańsze, no ale wiadomo, to bliżej tam wakacji, także bardzo się cieszę, że jedziemy na koncert Justina. Piszcie, kto też będzie. Właśnie będę brała się za porządki w kuchni, za nagrywanie dla was pierwszego dnia wyzwania, że jeśli chcecie wziąć udział w wyzwaniu Nadrobić, to zapraszam was serdecznie, link z plikiem do pobrania macie w opisie pod filmem, tam są wszystkie informacje co do wyzwania, no i oczywiście link do mojego profilu na Instagramie, gdzie pojawiają się informacje, co danego dnia sprzątamy. No i na pierwsze dwa dni idzie kuchnia. Głównie to, co mamy w szafkach, czyli herbaty, przyprawy, mąki, makarony, zapasy jedzenia. Oczywiście też możemy przejrzeć naczynia, kubki, szklanki, czy to wszystko nam potrzebne, czy wszystko musi stać, czy nie mamy jakichś zbędnych pojemników. Przeglądamy wszystko po kolei. Ja nie wyjmuję wszystkiego naraz, tylko szafka po szafce. Kiedyś tak robiłam, że wyciągałam wszystko z każdej szafki, przecierałam i odkładałam. Teraz uważam, że lepsza dla mnie jest metoda taka po kolei, szafka po szafce. Jak mi się odechce, to zrobię sobie przerwę, nie będzie przytłaczał mnie ten bałagan, a i tak wszystko powoli będzie zrobione. Kawka w dłoń, zmieniamy kadr na pionowy, na instagramowy, że tak powiem, a wam będę na pewno pokazywać przebitki, czy to przed, czy po, jak to wszystko w szafkach wygląda. Do kuchni oczywiście jeszcze wrócimy, będziemy czyścić sprzęty, ekspresy, piekarnik, na pewno też przetrzymy pod koniec tutaj fronty, zlew. Oczywiście zlew możecie też czyścić na bieżąco, ale dzisiaj porządki i organizacja w środku. Dobrze, kochani, porządki w kuchni zrobione. Ja przychodzę już zakończyć tego vloga, ale mam do was jeszcze jedno pytanie. Osiatkowanie balkonów. No zbliża się już wiosna, ja bym chciała o tym pomyśleć, wiecie, trochę wcześniej, zorientować się w temacie. Parę osób mi pisało, że można to zrobić samemu, że nie jest to takie trudne.
Ja nie wiem. Natomiast chciałam się was zapytać, czy może ktoś z Trójmiasta korzystał z jakiejś firmy, która to robi, bo ja po prostu boję się jednej rzeczy, że jakby balkony w tych nowych blokach są tak robione, że oprócz tego, że trzeba osiatkować balkon, to moim zdaniem trzeba też, jakby wiecie, tutaj na dole, jak są płytki, to jest i tak szczelina, że mógłby kot po prostu tam wejść i sobie przeskoczyć na dół do sąsiadów albo i niżej. Ja się po prostu tego obawiam, jak to osiatkować, żeby to się trzymało, żeby kot tego nie zerwał i tak dalej, więc ja nie wiem, czy na własną rękę bym się tego podjęła. Może to jej jest proste, po prostu nie znam tematu, ale może możecie w Trójmieście polecić kogoś, kto to robi, kto się tym zajmuje, wie co i jak, bo różne są balkony i wiecie, czasami na dole nie trzeba nic robić, u nas niestety jest spora szczelina i już wiecie, nieraz tak było, że u kogoś z góry jakieś zabawki spadały do nas, czy jakieś rzeczy z prania, bo jest taka szczelina, więc no całego tego nie można zasłonić, bo wiecie, deszcz gdzieś musi spływać też, natomiast jakoś trzeba by było to też zabezpieczyć, więc chciałam się was zapytać, może możecie kogoś polecić, bo właśnie robię rozeznanie w tym temacie, więc pomyślałam, że najlepiej będzie was zapytać. I co? Ja już będę kończyć tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa!